Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejny film na moim kanale. Pewnie się zapytacie, co to jest za film. Jeżeli nie przeczytaliście tytułu tego odcinka, tego filmu, no to, to niestety przykro mi, ale to już nie jest ze mną problem, tylko z wami jest problem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w reakcji na Crash Team Rumble. Jeżeli nie wiecie co to jest Crash Team Rumble, no to jest to nowa, zapowiadająca się gra z naszym kochanym jamrajem pasiastym Crashem Bandicootem. No i właśnie wczoraj, czyli 22 lutego, na kanale Crash Bandicoot, który ma 131 tysięcy subskrypcji, pojawił się pewien film zatytułowany Tiki Towers Fly Through", Crash Team Rumble. I dzisiaj sobie. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Film trwa ogólnie 32 sekundy. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, bo sobie tutaj posiedzimy. Może nie długo, ale przynajmniej będziecie mieli coś do jedzenia i do picia, ok? Tak więc, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobra, jesteśmy na wizji, lecimy z koksem. Co tutaj w trawie piszczy? Film mamy obejrzany. Teraz przed czas na analizę, tak więc raz jeszcze odpalamy sobie ten sam film, wyciszamy sobie audio, żeby nie było przypału, i zaczynamy na zwolnionym tempie oglądać. Tak więc, let's go! Tak więc, mamy na początku, w pierwszych nawet nie sekundach, mamy Wampa Island. W tle mamy jakieś tam sobie wysepki. Mamy tutaj parasol. Parasolkę, parasolkę i krasza biegnącego w zasadzie do prawdopodobnie zamku z piasku, aczkolwiek zaraz zobaczymy, czy on biegnie akurat w tę stronę. No powiedzmy, bardziej stoi przy Tiki Towers, czyli przy nazwie tego poziomu, tego świata, nie wiadomo w ogóle nawet co to jest. Strasznie w ogóle rozpikselowana jakość jak na 1080p60, nie będę tego ukrywał. I tak się prezentuje wyspa, na której będziemy się poruszać. Okej, okay. graficznie wygląda ona naprawdę bardzo ładnie, muszę przyznać. Bardzo mi się podoba, że właśnie zrobili tutaj taką platformę. To mi strasznie przypomina podium z Crasha Team Racing. Nie wiem czemu. To mi strasznie przypomina to podium, gdzie u góry stały sobie właśnie te takie trzy pozycje, te takie trzy, wiecie, platformy, pierwsze, drugie, trzecie miejsce i obok kobiety, które wręczały nam nagrody, czyli tam Ami, Liz, wie, wiecie o co chodzi, nie? Tak więc to mi to się z tym kojarzy, tutaj mamy w zasadzie, to trochę wygląda tak, jakby to były jakieś strefy, że tutaj, wiecie, jest płynąca lawa, tak jakby to był jakiś drugi świat, czy coś takiego, kurczę, pieczone. Tu mamy platformę, która się świeci na niebiesko, a więc to prawdopodobnie będzie platforma, która będzie nam dawała różne questy albo jakieś challenge. Nie wiem. Tak teraz tylko na razie gdybam. Oglądamy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest dalej w sumie do skomentowania. Trzy armatki, które będą naparzały w nas. Czyli jak będzie jakiś challenge rozgrywany, to te armatki będą jako przeszkadzajka prawdopodobnie. Okej. Okay. Tu mamy warp pada, skrzynki z owocami Wampa, oczywiście sporo jest ich rozpierniczonych. I mamy teraz crash'a biegnącego do tej platformy. I co ta platforma daje? Aha, to będzie platforma z jakimiś power-upami, czyli na przykład, jak podejdziemy do danej platformy i będzie na przykład, nie wiem, sprężyna. No to kiedy staniemy sobie na tej platformie. To wtedy wybijemy się do góry. Rozumiem, czyli jak tam masz, macie na przykład relikt, to nie wiem, czasówka się włączy, coś takiego. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, mi się tylko tak wydaje, to jest tylko gdybam teraz. Tam mamy skrzynki z 3 razy, czyli to prawdopodobnie będzie zamrożenie czasu na 3 sekundy, albo że dana broń, dany item będzie 3 razy mocniejszy niż zwykle. Coś takiego. Albo trzy razy bardziej zaboli ciebie, bo będzie to na miejsce TNT, jak zresztą przed chwilą zauważyliśmy. I co tutaj dalej mamy? Crash będzie mógł teraz strzelać co, 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 co? A nie, bo to są te firebole z lawy. To takie kulki lawy. I co w związku z tym? Okej, okay, tam jest maska ukauka. Uka. I co teraz będzie? Crash podejdzie, i co się stanie? Bo widziałem, że tam Crash będzie miał maskę ukauka uka na sobie. Okej. Okay. Tło zmieniło się. Tło stało się takie bardziej fioletowe, takie ciemniejsze. Takich bardzo. O bardzo mocno złowieszczych barwach bym mógł nawet powiedzieć. To jest kolejna zmiana, czyli kiedy. Crush, czyli kiedy dobra postać będzie miała maskę ukałka, no to będzie taka odwrotność trochę. Z takiej radosnej scenerii, z takich kolorowych, dosłownie rzeczy, które mają tutaj miejsce, bardziej sceneria przybierze ciemne kolory. Rozumiem. To chyba na takiej zasadzie polega. I Crash posiadając maskę łuka, łuka na sobie będzie tak naprawdę Mocnym zawodnikiem bo widzę że tutaj Płonie nawet wręcz Crash I to tyle Okej okay, czyli na razie mamy taką prezentację krótką spoko spoko Mi to oczywiście nie przeszkadza wręcz przeciwnie Jestem zadowolony że w końcu coś pokazują z tego Crash'a Team Rumble bo mam wrażenie jakby Crash Team Rumble tak na dobrą sprawę znowu ucichł tak więc Fajnie, że chociaż się teraz przypomnieli, no nie? I to by było na tyle. Dziękuję za tą krótką analizę. Wiem, że pewnie niektórzy teraz powiedzą, że szkoda, że taka krótka mógłbyś się wygadać na co najmniej 10-15 minut. Ale, no, skoro film trwa 30 sekund, to nie widzę jakby sensu gadać o tym 10-15 minut, skoro mogę na szybkości tutaj mniej więcej zobaczyć co się dzieje i sam wysnuć co, co będzie miało miejsce lub co może ewentualnie mieć miejsce, tak więc. Moi kochani, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie, to w dół uzasadnijcie, dlaczego. Wpadajcie na moje socele, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, TikTok oraz Twitter. Z czego tak? Na Twitterku udzielam się pod różnymi postami. Czasami sam komentuję jakieś rzeczy, czy to związane z światem influencerów, czy jakichś takich innych rzeczy. Na TikToku robię osobny content, gdzie wrzucam ekskluzywne shortsy, których nie zobaczycie na moim kanale i też są te shortsy, które są na moim kanale, tak więc myślę, że warto zaobserwować na nowym social mediu. Na grupie na Facebooku, oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję Was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje itd., tak itd. Tak I tyle! Polecam zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście nowi po więcej, bo myślę, że warto się tutaj zgromadzić. Fajnie byłoby stworzyć jakąś fajną tutaj widownię, jeszcze większą niż jest, oczywiście, że tak. Dzięki za uwagę. Nagrywałem to 23 lutego. Wy będziecie to widzieli w sobotę 25, ale wspierający będą mieli wcześniej, tak więc jeżeli nie masz co zrobić z dwoma złotymi, to polecam wspierać również kanał, bo będzie przedpremierowe odcinki. Tyle.